Życie rolnika nie jest zbyt łatwe wśród tych wszystkich wzgórz i pagórków. Mimo to uprawa ziemniaków, kukurydzy i kakao to zajęcie, które kochasz. Dziki krajobraz zapiera dech w piersiach, a na dodatek jest tutaj mnóstwo lam. Cześć! Ja jestem Sydonia i pokażę Ci, jak grać w Llamaland. Nową grę Phila Walkera Hardinga, którą w Polsce wydało wydawnictwo Lacerta. Jak widzicie na pudełku, jest to lamastyczna gra rodzinna. Gra kafelkowa, w której będziecie rozbudowywać swoje pastwisko, wystawiać na nim lamy, karmić je kilkoma typami pożywienia, zatrudniać mieszkańców i realizować cele. Gra przeznaczona jest dla od 2 do 4 osób na 30-60 minut rozgrywki, wiek pudełkowy 10+. Zainteresowani? No to rozkładam grę i już tłumaczę Wam, jak grać w Llamaland. Do rozgrywki w Llamaland będziecie potrzebować nieco większy stół, bo rozłożone komponenty potrafią trochę zająć miejsca. A co my tutaj mamy? Mamy kafelki pastwisk występujące w 5 kształtach. Tasujecie je, układacie w stosach właśnie zgodnie z tymi kształtami. Bierzecie zawsze wszystkie kafelki, niezależnie od liczby graczy. Następnie tasujecie całą talię kart mieszkańców i wykładacie 5 mieszkańców. Następnie bierzecie karty celów. One występują w 3 kolorach. Mamy karty fioletowe, niebieskie oraz złote, które zalecane są do rozgrywki zaawansowanej. Z fioletowych zawsze wybieracie 3, a z niebieskich 4. W pudełku właśnie tych kart celów jest więcej. Fioletowych, niebieskich i wspomniane przeze mnie złote. Następnie wyciągacie wszystkie zasoby, czyli mamy monety, pożywienie, bo będziemy w końcu te lamy nasze karmić, kakao, ziemniaki i kukurydza, no i nasze bohaterki, czyli lamy. Nasze lamy występują w 3 rodzajach, w zależności od tego, co lubią jeść. Mamy lamę, która pożera kakao, lamę, która uwielbia kukurydzę, no i lamę ziemniaczaną. Każda, jak widzicie, ma swoją talię kart. Trzeba je osobno potasować i wyłożyć w 3 kolumnach tyle kart, jak pokazuje tabelka w zależności od liczby graczy. Więc jak ja tutaj rozłożę akurat na 2 osoby, to znaczy, że z każdej talii lamy będziemy wykładać 6 kart. Każda lama, niezależnie od typu, najada się 4 produktami, natomiast różnią się one między sobą wartościami punktowymi. Jak będziecie je rozkładać w kolumnach, zgodnie z typami jedzenia, które jedzą, to musicie ułożyć tak, żeby wartość najwyższa punktowa była u góry, a najniższa na dole, oczywiście z tych kart wylosowanych do danej rozgrywki. Następnie na każdej karcie wykładacie figurkę lamy. Nasze lamy przygotowane są już do karmienia. Na zakończenie etapu przygotowania należy rozdać każdemu graczowi jego elementy, czyli planszetkę startową pastwiska. Ona jest dwustronna, więc sobie wybieramy, którą stroną zaczynamy. Następnie 4 takie żetony, którymi będziemy oznaczać karty celów. 3 żetony podpór. Oraz musimy wybrać, kto będzie pierwszym graczem. Ta osoba otrzymuje taką laskę z lamą. Pierwszy gracz nie dostaje żadnej monety, drugi gracz otrzymuje 1 monetę. Jakbyśmy tutaj rozkładali grę na więcej osób, no to osoba trzecia dostałaby 2 monety, a osoba czwarta 3 monety. Teraz już jesteśmy przygotowani do rozgrywki w Llamaland. Cała gra nie zmieściła mi się nawet w kadrze. Na razie na bok odłożyłam karty lam razem z figurkami, ale sobie za chwilkę do nich wrócimy. Na razie Wam pokażę, jak będą przebiegały tury graczy. A tury wykonujemy naprzemiennie, zaczynając od pierwszego gracza, który wykonuje akcję główną, potem akcję ewentualnie dodatkową i lecimy po kolei do następnego gracza. I tak w kółeczko robimy po jednej akcji głównej i ewentualnie akcję dodatkową. Gramy tak do momentu, aż albo
Zostaną tutaj tylko cztery kafelki sumarycznie, albo wśród trzech naszych typów lam zostanie tylko jeden typ. Wtedy dogrywamy kolejkę do końca, tak żeby każdy miał tyle samo tur i liczymy punkty. Kto ma więcej punktów, wygrywa grę. W swojej turze gracz musi zawsze dobrać kafelek i go dołożyć do swojego pastwiska. Mamy 5 typów kafelków, 5 kształtów w stosach i zawsze wybieramy kafelek, który jest na wierzchu. Ale mamy do dyspozycji wszystkie te stosy, czyli dowolny wierzchni kafelek mogę w tym momencie wziąć. Po dobraniu będziemy go dokładać na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy sposób jest taki, że wykładamy go poszerzając nasze pastwisko, czyli wykładamy go gdzieś wokół naszej startowej płytki, nie na niej, tylko gdzieś wokół, poszerzając ten nasz obszar. W ramach tej akcji nie dobieramy żadnych zasobów, tylko po prostu dokładamy gdzieś tą naszą płytkę, a następnie możemy, nie musimy, to jest opcjonalne, wyłożyć żeton na wybraną kartę celu. Co tutaj jest istotne z tym wykładaniem żetonów? Mamy kartę celów, tutaj widzicie 3 fioletowe, tam są 4 niebieskie i nie musimy spełniać tego celu w momencie wystawiania żetonu. Te cele będą rozpatrywane na koniec gry, czyli w momencie wyłożenia żetonu nie musimy mieć go spełnionego. Jak wykładamy żeton, kładziemy na pierwszą od góry dostępną wartość, znaczy po prostu mówiąc w skrócie pole. Czyli na przykład mogę wyłożyć tutaj, nie było wcześniej żadnego żetonu tutaj położonego, więc mogę spokojnie tutaj położyć. Akurat ten cel mówi, że na koniec gry dostanę 12 punktów, jeżeli będę mieć co najmniej 5 monet. Tu jeszcze taka drobna uwaga do rozgrywki dwuosobowej. Jak wykładacie żetony na karty celów, to właśnie w partii dwuosobowych środkowe pole nie obowiązuje, nie można wykładać żadnego żetonu, czyli jedna osoba wyłoży na pierwsze pole, a druga na ostatnie pole. Tyczy się to wszystkich kart celów. Więc to był pierwszy sposób wykładania kafelka, poszerzanie naszej posesji. Drugi sposób to jest przykrywanie kafelka innym kafelkiem. Czyli robimy taką nadbudowę. W tym momencie obracamy sobie dowolnie ten kafelek. One, jak widzicie, są dwustronne. I przykrywamy. W momencie, kiedy nakładamy kafelek na kafelek, bądź na startową płytkę, to wszystko to, co udało nam się przykryć, będziemy zbierać. Czyli tym ruchem przykryłam 3 te zasoby, kakao, ziemniaka i kukurydzę, więc dobieram je sobie z banku i kładę obok siebie. Ikonki, które są na kafelku, nie zbieramy ich, nie realizujemy ich. One będą dopiero odpalane w momencie, kiedy na ten kafelek położymy kolejny kafelek. Wykonując akcję nadbudowy, będziemy przykrywać różne symbole. Jakie tutaj mamy symbole? No jak już zauważyliście, mamy właśnie 3 typy naszego pożywienia: kakao, kukurydzę i ziemniaka. Mamy taki symbol, to jest po prostu moneta, i mamy takie domki, to jest karta mieszkańca. Jeżeli przykryjemy właśnie symbol z tymi domkami, spośród 5 odkrytych kart mieszkańców, możemy sobie wybrać jedną kartę i dołączyć ją tutaj do naszego obszaru. No i powiedzmy, że przykryłabym taki właśnie domek, więc wzięłabym sobie kartę. Te karty mają bardzo różne zdolności. One wszystkie są oczywiście opisane w instrukcji. Ta na przykład pozwala nam wymieniać kukurydzę na ziemniaka, bądź na odwrót. Są takie, które pozwalają nam dobierać więcej danego zasobu w momencie, kiedy przykryjemy 2 pola z tym właśnie zasobem. Czyli w tym przypadku mamy, że jeżeli uda nam się kafelkiem przykryć co najmniej 2 pola z ziemniakiem, to dobieramy jednego ziemniaka więcej. Te karty są do użycia jeden raz na turę, czyli nie są jednorazowe całkowicie, tylko po użyciu je tapujemy, czyli po użyciu je przekręcamy, aby zaznaczyć, że ją użyliśmy, a na końcu swojej tury będziemy ją odtapowywać, czyli odkręcać, żeby ją móc użyć w kolejnej turze. Tych kart mieszkańców można mieć dowolną liczbę, nie ma tutaj żadnego limitu, można mieć nawet kilka kart mieszkańców tego samego typu.
Ok, to były symbole na planszetkach. Co jeszcze musicie wiedzieć przy tej akcji nadbudowy? To to, że po niej nie wykładamy żetonu na kartę celów. Ten żeton wykładany jest tylko w momencie, kiedy robimy akcję poszerzania pastwiska, a nie w momencie, kiedy robimy nadbudowę. To jest taka dość istotna różnica. Po wykonaniu akcji, tura przechodziłaby na kolejnego gracza i on robiłby na dokładnie to samo, czyli musiałby wybrać kafelek, dołożyć go albo poszerzając pastwisko, albo robiąc nadbudowę i tak byśmy po kolei tutaj lecieli. Po wykonaniu swojej tury możemy też karmić lamę. To jest akcja opcjonalna. Jak ona wygląda? Przy przygotowaniu rozgrywki widzieliście, że wykładałam karty lam w trzech kolumnach zgodnie z tym, jakie pożywienie lubią i z wartościami punktowymi od najwyższej do najniższej. I na przykładzie lamy, która lubi ziemniaki, pokażę Wam, jak wygląda dodatkowa akcja karmienia lamy. Patrzymy właśnie na zasób, który ona chce, czyli w tym przypadku ziemniak. Zawsze to będą 4 sztuki, niezależnie od wartości punktowej. I patrzymy, jakie zasoby mamy. Mam akurat 3 kartofle, no a ta chce 4. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, ponieważ każda zawsze para monet zastępuje nam dowolny zasób, dowolne pożywienie, więc mogę wziąć tą lamę, ona da mi na końcu 11 punktów, biorę ją, kładę przed sobą, a następnie opłacam, czyli właśnie te 3 ziemniaki do banku i 2 monety, które zastąpiły mi jednego ziemniaka. Po dobraniu karty biorę również figurkę lamy, która na tej karcie stała właśnie przy przygotowaniu. I tą figurkę muszę wyłożyć na puste pole. Puste pole to jest takie, na którym nie ma żadnej ikonki, czyli ta po prostu zielona trawka. Wykonując akcję poszerzania pastwiska, tak naprawdę niczym nie jesteśmy ograniczeni. Możemy się rozwijać w dowolną stronę, którą chcemy. Natomiast jeżeli wykonujemy akcję nadbudowy, musimy trzymać się pewnych zasad. Pierwsza zasada jest taka, że lamy, które już stoją, nie mogą być przenoszone i nie może być nałożony na nich żaden kafelek. One po prostu nam blokują tą przestrzeń. Gdzie na głowę lamy możemy nałożyć kafelek? No, nielogiczne. Druga zasada jest taka, że kafelek nie może wisieć, czyli nie może być takiej sytuacji, że pod spodem tutaj po prostu nic nie ma. Mogą być oczywiście dziury tworzone, tak jak jest tutaj, że mamy te 2 kafelki, są już jakby na drugim poziomie, a tutaj w środku została dziura jeszcze z pierwszego poziomu. Tak może być. Natomiast jeżeli byśmy chcieli nałożyć kafelek w to miejsce, no to tą dziurę trzeba przykryć. I do tego służą nam podpory. Mamy takie 3 podpory na całą rozgrywkę. Możemy je dokładać na dowolnym poziomie, czyli na przykład właśnie przykryję to. W momencie, kiedy przykrywam jakiś symbol podporą, nie dostaję tego symbolu, nie dostaję tego zasobu. To jest to istotne. Ona nam tylko służy po to, żeby wyrównać poziomy. Czyli po dołożeniu tej właśnie podpory, teraz mogę bezproblemowo nałożyć ten kafelek. Trzecia zasada to jest zasada nienakładania tego samego typu kafelka bezpośrednio na ten sam typ kafelka. Czyli jak ma, tak jak widzicie, taki właśnie kafel, nie mogę na niego dołożyć centralnie tego samego, tak w stosunku, wiecie, 1:1. Tak nie można robić. I takie mamy właśnie 3 zasady nakładania kafelków. Nasze pastwisko może rosnąć w górę ile chcemy poziomów. Tutaj też nie jest to ograniczone, chociaż zazwyczaj pewnie dojdziemy do jakiegoś 4. czy 5. W momencie, kiedy sumarycznie zostaną tylko 4 kafelki w stosach lub zostanie tylko 1 typ lamy, dokończamy kolejkę tak, żeby każdy miał tyle samo tur i liczymy punkty. Punkty będziemy liczyć na takim notesiku, który oczywiście jest dołączony do pudełka. I co tu mamy po kolei? Najpierw sprawdzamy nasze lamy, które udało nam się zdobyć w trakcie gry i zliczamy punkty, które są na tych właśnie kartach w lewym dolnym rogu. Dalej sprawdzamy, jakie nam zostały zasoby, czyli każdy ziemniak, kakao i kukurydza to jest 1 punkt, natomiast każda moneta to jest 0,5 punkta, czyli mówiąc inaczej,
Każde dwie monety to jest jeden punkt. No i na końcu patrzymy, czy udało nam się zrealizować zadania, czyli właśnie karty tych celów i żetony, które wykładaliśmy w trakcie rozgrywki. Jeżeli nam się udało dane zadanie wykonać, to otrzymujemy tyle punktów, przy których to nasz żeton leży. Jakie mamy te zadania? Mamy zadania związane z umiejscowieniem naszych figurek lam, czyli na przykład posiadaj co najmniej dwie lamy na czwartym poziomie. Ja akurat w tym przykładzie mam, bo ta lama i ta lama są na czwartym poziomie. Albo dwie lamy, między którymi musi być co najmniej 11 pól odległości. Mamy też karty, które dają nam punkty za posiadanie kart lam w konkretnej liczbie, konkretnego typu, tak jak tutaj posiadaj co najmniej 4 karty lamy, która lubi kukurydzę. Sumujemy te wszystkie punkty. Osoba, która tych punktów zdobyła najwięcej, wygrywa rozgrywkę w Lamaland. Tak prezentują się zasady gry Lamaland od wydawnictwa Lacerta. Gra pod kątem trudności zasad zdecydowanie jest rodzinna, nie są one trudne, natomiast trudność gry polega na tym przestrzennym myśleniu, jak te kafelki układać, jak nie tworzyć sobie dziur, jak realizować te cele, jak zdobywać pożywienie dla tych lam, o które mamy wyścig, więc jest sporo kombinowania. Dajcie znać, czy zaciekawiła Was ta gra, a może już w nią graliście. Z mojej strony to tyle. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, do lajkowania, jeżeli podobają Wam się materiały, które wrzucamy na ten kanał. Cześć!